drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, drogie, kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłem dzieckiem, właśnie takim rozkrzyczanym, dzieckiem, jak byłem, to słyszałem taką fraszkę chińską: lepiej mało, a dobrze, niż dużo, a źle. Lepiej kochać się w młodszej, niż stare mieć dwie. I przez wiele lat się zastanawiałem nad tą fraszką, ile w tym jest prawdy. I uważam, że w tej fraszce jest bardzo, bardzo dużo prawdy, szczególnie w drugą stronę. To znaczy, kobiety robią podstawowy błąd, że szukają księcia na lata, na wieczność, na dożywocie. Natomiast książę jest postacią nieczęsto spotykaną i taki biedny książę to ma bardzo pełne ręce roboty i nie tylko ręce ma pełne roboty, bo również ma pełny notes, ma różnych adresów, i ma również pełny terminarz, ma zupełnie pełny terminarz różnych ważnych spotkań. I drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, chciałem was poinformować, że kobiety w swej prostocie, naturalnej prostocie, uważają, że jak facet, to powinien być na stałe. I taki facet powinien być stały. A jak facet się pali do stałości, to raczej jego jakość, można by powiedzieć, że jest jakość nie najwyższa. I dlatego, drogie ukochane, teraz przechodzę do puenty. Drogie ukochane księżniczki, kandydatki na księżniczki, proponuję wam, żebyście żyły według zasady: lepsza jedna noc z księciem, niż wiele lat z jego giermkiem. I dlatego, drogie ukochane panie, jeżeli macie dojście do księcia tylko przez giermka, może być to też dobry pomysł, ale jak się trafi okazja na niezapomniane chwile z księciem, to nie zapomnijcie wtedy, że to jest dużo, dużo fajniejsze niż całe lata z jego giermkiem.